Dzień dobry, witam, Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Z nami, a ze mną, z nami Albert Świdziński, Marek Stefan, który podpisuje się Widzę Układ Sił, ale to traktujemy po prostu wiadomo jak zawsze. I Marek Budzisz, czyli będziemy rozmawiali o strategii Dobry. Strategy and Future w dniu 20 października 2023 roku, dzień po już sławnym przemówieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Bidena na temat roli Stanów Zjednoczonych w świecie, w tym w szczególności w kontekście trwających równolegle konfliktów na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Zacznę od tego, że chciałbym porozmawiać tutaj z panami o tym, co to przemówienie, które szczerze mówiąc bardzo jest głośne w Stanach Zjednoczonych, też wśród kręgów strategicznych, zwłaszcza wśród takiego kręgu, powiedziałbym, stronnictwa wszechimperium. Bo o ile Elbridge Colby, który mówi, że trzeba się skupić tylko na Chinach, strasznie krytykuje to przemówienie, to stronnictwo wszechimperium, o którym tyle mówiliśmy, jest bardzo ukontentowane, dlatego że prezydent Biden wprost powiedział, że Stany Zjednoczone będą arsenałem demokracji. Demokracje są zagrożone wszędzie, w domyśle w Eurazji, w szczególności na Ukrainie i w Izraelu, ale też wspomniał Polskę, drodzy Państwo. Wspomniał, że Polska jako sojusznik natowski jest również zagrożona przez Rosję. Jak dodał, dość powiedzieć, że chyba Putin czy któryś wspominał, że nasze ziemie zachodnie zostały podarowane przez stronę, prawda, rosyjską, jak to ujął. Dwa razy Putin wspominał. Tak, ale Biden teraz w przemówieniu na to się powołał do obywateli amerykańskich, tak? No I że Stany tak, Zjednoczone właśnie. nie pozwolą Stany Zjednoczone na to, dlatego że są beacon of democracy. Jak to się tłumaczy ten beacon? Jako taki boja demokracji, tak? Jako latarnia demokracji i arsenał demokracji, który wprost powiedział, mówił, że ta amunicja i te rakiety są produkowane w amerykańskich zakładach. I tak jak podczas wojny światowej był arsenałem demokracji ostatniej, to teraz też będzie, drodzy Państwo. I nie popuści, poprosi o 60 miliardów Kongres. No i bo cytat, bo demokratów i autorytarystów trzeba zatrzymać, przepraszam, autorytarystów i despotów trzeba zatrzymać, bo jak nie, to się nie zatrzymają nigdy. I Stany Zjednoczone nie abdykują z tej roli. Powtórzył to bardzo mocno, szczerze mówiąc, w czasach, gdy ja się interesuję geopolityką, nie słyszałem takiego mocnego przemówienia prezydenta USA, który wyraźnie powiedział, że Amerykanie mają mieć siły na obie wojny i na inne, jak będzie trzeba, domyślę. I mi Albert, który później ze mną korespondował, mówił, że Elbridge Colby był wściekły, że nie było nic o Chinach, ale ja miałem wrażenie, że między wierszami usłyszałem pogróżkę wobec zachodniego Pacyfiku, że Amerykanie tutaj będą czujni na wszystkich kierunkach. No i tu chciałem za Kissingerem wprowadzić wątek już konkretnie strategiczny. Wygląda na to, że Amerykanie, prawda, jeżeli zrobimy pewien podział klasyfikacji, wybaczcie mi, że długim wstęp zrobię, ale chcę, żeby nasi słuchacze zrozumieli, w jakiej strukturze chcemy rozmawiać. Ona jest moim zdaniem bardzo istotna. Jeżeli mamy pewną klasyfikację systemów światowych na system imperialny, czyli że tam, gdzie jest Imperium Rzymskie, tam jest system międzynarodowy, właściwie go nie ma, bo imperium jest systemem, no to prawda. Mamy system prymatu, tak jak mieli Amerykanie, że właściwie w każdej istotnej sprawie w świecie po 91 roku mieli do powiedzenia, albo negocjator był amerykański, nawet prawda, w Azji Środkowej. I obecność globalna amerykańska, i dolar, i instytucje, i wszystko, czyli Amerykanie mieli coś do powiedzenia we wszystkich sprawach świata, na pewno najważniejszych. Później mamy system takiego prymatu prim, czyli że jest obóz wolności, jakby w zimnej wojnie, pod flagą amerykańską. Amerykanie mogli go dyscyplinować swoją gospodarką, swoją obecnością wojskową i pozycją nuklearną, ale wrogiem jest tam Związek Sowiecki, w związku z tym jest pewna dualna sytuacja, tak? My i Związek Sowiecki z przybudówkami, typu Polska, PRL i tak dalej. No i jest wolny świat kontra świat i jest system równoważenia, tak? Taki system równoważenia bądź w postaci A, wersja A, koncert mocarstw, jest 5, 7 największych, tak jak było w Europie po kongresie wiedeńskim, tak? Jest pewne równoważenie się fizyczne oraz jakiś modus operandi taki aksjologiczny w tym aspekcie. Albo jest system takiego równoważenia równorzędnych państw, tak jak było po wojnie 30-letniej, czyli westfalskie zasady, prawda, cuius regio, eius religio, tak to się chyba nazywało, czyli tam każdy sobie rzepkę skrobie i się fizycznie równoważyło. Tak jest moim zdaniem na Bliskim Wschodzie po wyjściu
Amerykanów z Mezopotamii i każdy z każdym i nie ma wielkich mocarstw na miejscu tam, w związku z tym trwa nowa układanka itd. Ale Amerykanie wyraźnie sygnalizują, to chcę powiedzieć, już kończę, że oni nie uznają przejścia od żadnego systemu takiego do równoważenia, do koncertu mocarstw, czy nawet równoważenia takiego, tylko ma być prymat. Jeżeli nie uda nam się utrzymać prymatu takiego pełnego, to ma być dualny system, prawda, my przeciwko tym niedobrym despotom, autorytarnym reżimom, domyślę Chinom i tak dalej. I stawiam pytanie, czy Amerykanie, po pierwsze, czy Amerykanie mają zdolności realne, żeby poprzeć to żądanie utrzymania prymatu? A? Dwa. Czy Chiny, Rosja i Iran uważają, że Amerykanie są w stanie poprzeć realnymi zdolnościami, zasobami żądanie utrzymania prymatu? Bo jak nie, no to wiemy, co to oznacza. I trzy, czy nie lepiej dla Amerykanów byłoby to, żeby przeszli do systemu równoważenia, bo dalej będą primusem inter pares i byłby po prostu, mieliby tak naprawdę więcej instrumentarium do wpływania na sytuację międzynarodową, niż jak żądają prymatu. Panowie, przepraszam za długi wstęp, ale intensywnie myślał o książce Kissingera, który podsumował różne epoki. Marku, Marek Budzisz? Ja mam, powiem szczerze, nieco odmienne wrażenie jak po lekturze tego wystąpienia Bidena. Otóż ja uważam, że tam nie ma myślenia o jakimś modelu docelowym, natomiast tam jest myślenie o pewnych dziejących się trendach, które w gruncie rzeczy zmierzają, nie do końca wiadomo w jakim kierunku. Dlaczego nie do końca wiadomo? Dlatego, że ten kierunek i końcowy efekt zależy od postawy Stanów Zjednoczonych. To, co mnie uderzyło, zresztą też takie są komentarze pierwsze w Stanach na ten temat, no to po pierwsze Biden połączył dwie wojny ze sobą. Połączył wojnę w Izraelu i połączył wojnę na Ukrainie, co jest w gruncie rzeczy odpowiedzią na taką tezę od pewnego czasu już w amerykańskich mediach i w tych wystąpieniach różnych ekspertów strategicznych obecną, że w gruncie rzeczy mamy do czynienia z kształtującym się blokiem państw rewizjonistycznych. I w skład tego bloku z pewnością wchodzi Korea Północna, z pewnością wchodzi Rosja i z pewnością wchodzi Iran. Kwestia Chin jest jakby niedopowiedziana. Być może ton tej wypowiedzi, tego wystąpienia Bidena ma związek z niedawną podróżą Putina do Pekinu i rozmowami tymi trzygodzinnymi, które Putin prowadził z Xi Jinpingiem, bo być może Amerykanie uznali, że w gruncie rzeczy mamy domykanie tego bloku państw euroazjatyckich, które chcą rzucić wyzwanie porządkowi amerykańskiemu. Ale w moim odczuciu w tej fazie konfliktu czy rywalizacji Biden tam odwołał się wprost do takiej analogii z historią Europy, chociaż nie nazywając tego po imieniu. On tam w pewnym momencie powiedział, że jak się tych państw naruszających porządek nie zatrzyma odpowiednio wcześnie, to ich apetyty czy tam ich dążenia się nie no, ulegą tylko wzmocnieniu. Oni nie staną, tak, Rosja tak. Nie stanie na granicy Ukrainy. To jest dość czytelna aluzja do lat 30. Europy poprzedniego stulecia. To jest dość czytelne odwołanie się do tego, co można było zrobić z Hitlerem, a czego nie zrobiono. Ja zakładam, tak odczytałem to wystąpienie, że Biden i łącząc te dwie wojny i występując o znaczne środki, bo tam niektórzy uważają 100 miliardów dolarów, niektórzy mówią 75. Niektórzy 60, rzeczywiście różne są spekulacje. Tak, to są poważne pieniądze. Z tego można wyciągnąć wniosek, że w Waszyngtonie jakby zaczęto myśleć o, powiedziałbym, uprzedzającym rozstrzygnięciu na własną korzyść. Trzeba wygrać wojnę na Ukrainie i trzeba wygrać wojnę w Izraelu. Jeżeli to nie są gołosłowne deklaracje, bo o tym będziemy jeszcze mówić, no to by oznaczało jakiś scenariusz eskalacyjny jednak.
Ja na jedną rzecz bym chciał zwrócić uwagę, bo być może u nas to zostanie niezauważone, a ja uważam to za rzecz ważną. Mianowicie Biden powiedział, że Putin dąży do zniszczenia demokracji, jaką jest Ukraina, podobnie jak Hamas w przypadku Izraela, co by oznaczało, że on uznaje, iż Rosja dąży do zajęcia czy politycznej kontroli całej przestrzeni, jaką dzisiaj zajmuje państwo ukraińskie. I zaraz potem zaczął mówić o zagrożeniach dla NATO, mówiąc o tym, mówiąc o Polsce i mówiąc o państwach bałtyckich i deklarując, że jeżeli odpowiednio wcześnie się nie zareaguje, to amerykańscy wyborcy będą mieli to, czego nie chcą, czyli bezpośrednie zaangażowanie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w ten nowy konflikt, w tej nowej fazie. Na co ja bym chciał zwrócić uwagę? Bo to, że państwa bałtyckie mogą zostać zaatakowane przez Rosję, nie jest żadnym odkryciem. Ale on bardzo, mam na myśli Bidena, bardzo ciekawie wypowiedział się w sprawie Polski. Tak. To jest niezwykle dwuznaczne. Mnie się wydaje, że to nie jest lapsus stetryczałego polityka, tylko to jest jakiś sygnał, ale może się mylę. Tu proszę panów o komentarz. On odwołał się do tego, co Putin podnosił, kwestionując nasze zachodnie granice. Mógł powiedzieć, że Rosjanie zaatakują Polskę na przesmyku suwalskim czy w okolicach Brześcia, ale powiedział coś zupełnie innego. Tak jakby, ja tak to odczytałem, że jest to też ostrzeżenie co do pewnej, być może w kolejnej fazie rywalizacji, gry o coś, co określilibyśmy duszą Niemiec. Bo podniesienie tej kwestii zachodnich granic jest groźne z punktu widzenia tego hegemonistycznego ładu amerykańskiego, ale jeśli Niemcy ją odrzucą, a NATO jest silne i Amerykanie są obecni w Polsce, to w jaki sposób to może zagrażać ładowi amerykańskiemu? Tylko wtedy, kiedy część niemieckiej elity politycznej czy opinii publicznej podejmie tę grę z Rosją o rewizję układu granicznego i strategicznego w Europie Środkowej. Mnie się wydaje, że to może mieć wpływ czy związek raczej z tymi notowaniami, nie wiem, AfD chociażby i sytuacją w Niemczech. W związku z tym ja bym to też traktował jako sygnał nie tylko wobec Rosji, bo on zaraz potem zaczął mówić o wojnie, ale też i sygnał być może wobec Niemiec, dość zawoalowany. Pozwól, że bardzo ciekawe, myślę, że puścimy oczywiście na YouTubie tę rozmowę. Myślę, że będzie duży rozgłos po tej twojej tezie w Polsce. Nie pomyślałem o tym w ten sposób, a jednocześnie byłem zaskoczony pewną szczegółowością, prawda, z natury dosyć przecież ogólnych takich zazwyczaj do amerykańskich podatników czy wyborców wypowiedzi. Bardzo ciekawe, musiałbym się zastanowić, czy to miało na celu uwiązanie Niemców w pewną sytuację, tak? Bo do tego zmierzasz, prawda? Że takie pchnięcie ich w kierunku świata atlantyckiego też z tego powodu, żeby... Albo danie do myślenia części elity niemieckiej, tak, że jeżeli pójdą tą drogą, to mogą mieć kolejną wojnę, ale ta wojnę, która nie tylko będzie dotyczyła peryferiów, ale może też dotyczyć tego jądra Europy, jakim są Niemcy. No bo nie ulega wątpliwości, że kontrolowanie obszaru niemieckiego albo denial w zakresie kontroli, tak, uniemożliwienie Ameryce kontrolowania tego obszaru, to już wystarczy strategicznie, żeby zmienić sytuację w Europie. Tak. Znaczy nie trzeba mieć armii amerykańskiej w Niemczech, żeby kontrolować Niemcy. Można doprowadzić do takiej zmiany optyki niemieckiej metodami politycznymi, że Amerykanie w sensie polityczno-strategicznym Niemiec nie będą kontrolować. A to już oznacza tektoniczne zmiany w geografii strategicznej Europy. Ja tak odczytałem tę taką, bym powiedział, dwuznaczność tej wypowiedzi Bidena. Oczywiście może się okazać za 3 dni, że to ktoś po prostu, kto pisał mu to przemówienie, tak sobie chlapnął. On ponoć sam uzupełniał też, bo słuchałem amerykańskiej, no w telewizji amerykańskiej słuchałem na ten temat poważnej debaty między ludźmi na poziomie. To jest być może, no, on powiedział o ziemiach zachodnich, ale przecież to
Karpaty, te obszary zamieszkiwane przez Niemców karpackich, to jest jeszcze też kwestia granicy czeskiej. Tak. Ale o tym akurat nie mówił, zwróćcie uwagę. Może Czechy z punktu widzenia Ameryki to już jest państwo trudne do Poza radarem. dostrzeżenia. Tak. Ale coś, to są spekulacje, ale coś to być może znaczy ten fragment jego wypowiedzi. Tak, panowie, zwracam się bądź do Alberta, bądź do Marka Stefana, który chce z was pierwszy się odezwać. A jak oceniacie tego, że to, co ja się najbardziej martwię, że to żądanie uznania prymatu, pokazanie, że się ma wolitywną chęć elit, tak, determinację, co jest już jakimś tam sprawą istotną, natomiast jeszcze kwestia jest zasobów. I zwłaszcza, jeżeli Chińczycy i Rosjanie nie uznają za wiarygodny, uznają to za blef, że nie mają siły na utrzymanie prymatu, co może zwiastować misperceptions, miscommunications, rozchwianie właśnie i testowanie tego prymatu. Ja będę kontrarianinem w stosunku do tego, co powiedział Biden, więc może zostawię Markowi, oddam głos Markowi i sam na koniec Dobrze. Powiem, co myślę. Nie wiem, czy Marku, czy akceptujesz to, ale tak jest. Okej. Ja mam trzy wątki. Pierwszy, moim zdaniem istotny, to jest kontekst wewnętrzny tego przemówienia. To jest bodaj druga sytuacja, kiedy Biden zabiera głos w ten sposób. Jest bardzo istotne, żeby zrozumieć, co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim w amerykańskim kongresie. Otóż w amerykańskim kongresie mam historyczną sytuację, ponieważ Izba Reprezentantów nie ma speakera. Czy ma speakera, ale on jest w tej chwili, można powiedzieć, takim speakerem technicznym, pozbawionym de facto swoich normalnych prerogatyw. Nie może na przykład przedkładać przed Izbą Reprezentantów projektów ustaw, co sprawia między innymi, że obecnie Stany Zjednoczone mają prowizorium budżetowe, które obowiązuje do mnie chyba do 17 listopada. Trwają dyskusje na temat budżetu i między innymi nie może być procedowana w Kongresie, w Izbie Reprezentantów dalsza pomoc wojskowa dla Ukrainy, a przypomnijmy, że ostatni pakiet, który Biden chciał skierować do Kongresu, opiewał na kwotę około 24 miliardów dolarów. Prowizorium budżetowym, które zostało ogłoszone i obowiązuje, tak jak wspomniałem, do 17 listopada, nie udało się przegłosować pomocy dla Ukrainy, której kwota, ona obejmowała około 6 miliardów dolarów. Teraz mowa jest o tym, że Biden chciałby spakietować pomoc dla Izraela, dla Ukrainy, włożyć w to jeszcze kwestie dotyczące, czy fundusze dotyczące ochrony granicy z Meksykiem, plus jeszcze pieniądze dla Tajwanu, czyli taki pełen pakiet, który miałby dotyczyć wszystkich tych najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa, dla polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. W tej chwili nie ma technicznych możliwości, żeby taki pakiet, tu jest mowa o 100 miliardach łącznie, tak, na te wszystkie kierunki, 60 miliardów z tego miałoby być skierowane na Ukrainę, żeby taki pakiet technicznie przepchnąć przez Kongres. Mowa jest na przykład o tym, żeby tego technicznego speakera wyposażyć w takie prerogatywy, żeby on mógł jednak procedować, tak, te ustawy, żeby mógł je przedkładać do głosowania, ale ten pomysł bodaj wczoraj upadł. W tej chwili Kongres nie jest w stanie normalnie pracować. To jest bardzo istotne, ponieważ to nam daje bardzo istotny kontekst tego przemówienia, dlaczego Biden też kierował te słowa do obywateli Stanów Zjednoczonych, żeby pokazać też powagę sytuacji, ponieważ Stany Zjednoczone, chociaż są, tak jak Biden powiedział w wywiadzie dla CBS, tym najsilniejszym mocarstwem w historii, tak jak on patrzy na Stany Zjednoczone, no to jednak sytuacja w Kongresie pokazuje, że Stany Zjednoczone obecnie mają poważne problemy, żeby faktycznie pokazywać, że są zdolne do prowadzenia takiej globalnej polityki i tutaj wychodzenie naprzeciw tym wszystkim wyzwaniom, które są i w Europie, i na Bliskim Wschodzie, i w Chinach. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia tego, czy Stany Zjednoczone tą swoją polityką prymatu odpowiednio, czy właściwie odczytują ewolucję systemu międzynarodowego. No właśnie, tutaj, to jest, chciałem wywołać twój temat. Tak, i tutaj podeprę się tekstem, właściwie analizą, która została opublikowana parę dni temu na think tanku Stimson Center, autorstwa Emmy Ashford i Iwana Coopera, i oni kreślą następującą wizję. Otóż w dużym uproszczeniu Stany Zjednoczone w tej chwili chcą
rywalizację z Chinami, z tymi mocarstwami autokratycznymi toczyć w podobny sposób, jak Stany Zjednoczone prowadziły zimną wojnę ze Związkiem Radzieckim. To znaczy, zgodnie z tą strategią, Chiny są głównym przeciwnikiem, skupiają wokół siebie inne państwa rewizjonistyczne, natomiast drugi blok jest konstruowany przez Stany Zjednoczone. I ta koncepcja takiej blokowości, tworzenia sojuszy czy wzmacniania już istniejących konstelacji sojuszy, to jest główne narzędzie do rywalizacji z Chinami. Tymczasem Ashford i Cooper zwracają uwagę, że obecnie układ sił w systemie międzynarodowym przypomina bardziej nie dwubiegunowość, ale niezrównoważoną wielobiegunowość. Czyli to jest taki system, w którym funkcjonuje kilka mocarstw, które nie dysponują porównywalną potęgą. Część z nich dysponuje znacząco większą potęgą niż inne, ale te pozostałe średnie mocarstwa mają na tyle dużą swobodę manewru, że nie są, że nie chcą się afiliować bezpośrednio przy jednym albo przy drugim wiodącym mocarstwie. I w tej swojej analizie zwracają uwagę na jedną rzecz. Tutaj nawiązują do słów Marka Leonarda, to jest taki wiodący też europejski ekspert związany z European Council on Foreign Relations, który zwraca uwagę, że istnieje znacząca różnica między systemem dwubiegunowym w czasach zimnej wojny, gdzie mieliśmy po jednej stronie Stany Zjednoczone, a po drugiej stronie Związek Radziecki, bo wówczas w 1950 roku, biorąc pod uwagę takie podstawowe wskaźniki potęgi, jak siła militarna, siła gospodarki czy demografia, w 1950 roku Stany Zjednoczone i Związek Radziecki odpowiadały łącznie, uwaga, za 88% globalnego PKB. Dziś Stany Zjednoczone i Chiny odpowiadają za 57% globalnego PKB. Wydatki obronne w 1950 roku, konsumowane, czy te pieniądze, które były wydawane przez Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone, wówczas one stanowiły zdecydowaną większość tych wydatków obronnych. W latach 60. natomiast pozostałe państwa, czyli te, które pozostałe państwa niezaangażowane, czy też państwa Europy Zachodniej, łącznie wydawały około mniej więcej 1% tej globalnej sumy. Dzisiaj te tak zwane państwa niezaangażowane, jak Turcja, RPA i tak dalej, obecnie ich wydatki wynoszą 15% globalnych wydatków zbrojeniowych. Te dwa wskaźniki, oczywiście jest ich dużo więcej, one pokazują, że te państwa takie jak Turcja, takie jak Brazylia, państwa takie jak Arabia Saudyjska, ich pole manewru jest zdecydowanie większe. I Ashford i Cooper zwracają uwagę, że w związku z tym strategia Stanów Zjednoczonych musi być inna. I wskazują, i tutaj już kończę, na trzy elementy. Po pierwsze, Stany Zjednoczone powinny być bardziej przywiązane do zawiązywania koalicji ad hoc, do koalicji bardziej elastycznych, a nie dużych bloków polityczno-militarnych, takich jak NATO, które są, nie przystają do obecnej rzeczywistości, są też trudne do osiągania, do tego, żeby być narzędziem do osiągania celów politycznych przez Stany Zjednoczone. Drugim elementem jest otworzenie się na umowy o wolnym handlu, czyli to, czego Stany Zjednoczone teraz nie robią, bo prowadzą politykę merkantylistyczną, etatystyczną i przede wszystkim wprowadzają kolejne cła, no i tym samym zniechęcają szereg państw, przede wszystkim globalnego południa, do tego, żeby do siebie, jakby żeby dołączyły do Stanów Zjednoczonych. I teraz powinniśmy tutaj zadać pytanie, czy Stany Zjednoczone i obecne elity w Waszyngtonie w ogóle zdają sobie z tego sprawę, tak, że sytuacja jest na tyle poważna, że Stany Zjednoczone nie mogą powtórzyć, czy wejść w te same utarte schematy funkcjonowania z czasów zimnej wojny, ale muszą zacząć, czy muszą nauczyć się funkcjonować w świecie, który ma zupełnie inne parametry. Wydaje się, że przemówienie Bidena raczej wskazuje na to, że to stronnictwo prymatu, czy tego, że Stany Zjednoczone mogą być zaangażowane w różnych miejscach świata, równocześnie ono cały czas jest niezwykle, niezwykle silne. Aczkolwiek dlatego zapytałem Marku, przepraszam, czy ma poparcie, bo wiesz, deklaracje fajnie, tylko zasoby. To jest też, bo mówię specjalnie, bo w Polsce się nie sprawdza zasobów na poparcie takiej deklaracji. No, ja uważam, że tu Stany Zjednoczone mają świadomość,
zmniejszających się własnych możliwości. Tam się to też dyskutuje. No, niedawno ukazał się taki artykuł Foreign Affairs Brooksa i Walworth'a, który wywołał dużą dyskusję, bo Brooks i Walworth twierdzili, że ten unipolarny moment wcale nie minął i nadal Ameryka jest wszechmocarstwem, co wywołało tam polemiki. Problem jest, wydaje mi się, nieco inny. Mianowicie z oceny sytuacji i z tego, że Amerykanie i też elity amerykańskie zdają sobie sprawę, że rywalizacja z peer competitors, czyli państwami o porównywalnym potencjale, wymaga innych zasobów i sama Ameryka nie ma tych innych zasobów, oni wyciągają wniosek co do nowej architektury systemu sojuszniczego. Czy po pierwsze uważają, że ten system sojuszniczy, w którym uczestniczą Amerykanie, będzie miał coraz większe znaczenie dla Amerykanów, dla takiego efektu mnożnikowego. Jest taki duży raport Mazara na przykład w Randzie i on o tym pisze wprost, że na przykład wojskowi amerykańscy muszą odejść od myślenia, że my sami wszystko rozwiążemy. Teraz już trzeba myśleć o tym, że będziemy musieli reagować razem z sojusznikami. Czyli ta świadomość ograniczonych sił istnieje, tylko że oni nie wyciągają z tego wniosku, który nam się by wydawał dość zrozumiały, a mianowicie, jeżeli mamy nowy układ sojuszniczy, znaczenie układu sojuszniczego rośnie dla możliwości amerykańskich, bo te możliwości amerykańskie są ograniczone w porównaniu z rywalami, to relacje w ramach układu sojuszniczego powinny też zmienić swój charakter. A Amerykanie tego tak nie przyjmują. Znaczy oni uważają, że sojusznicy są potrzebni, ale to raczej potrzebny jest ich wkład. Tak, jest odwrotnie. Gdyby my nadal kierunek dziobania wśród tej niezmiennej. Tak, my nadal będziemy decydować, my nadal będziemy kształtować politykę w wymiarze globalnym, my będziemy mieli swobodę działania, bo usytuujemy się na takiej pozycji, że nasze interesy nie będą bezpośrednio zagrożone. O tym też mówi ta teoria rozszerzonego odstraszania. Rozszerzonego, bo nie obejmuje wyłącznie obszaru Stanów Zjednoczonych, tylko obejmuje również terytorium sojuszników. No przede wszystkim do nich jest to skierowane, po to, żeby... No właśnie. I tu jest ten problem w moim odczuciu. Znaczy, tu jest jednak pewna zmiana, tylko zmiana moim zdaniem z naszej perspektywy wcale nie na lepsze. My musimy więcej dawać do tego nowego systemu sojuszniczego, bo Amerykanie już sami nie są zagwarantować swojej hegemonii. Tak, a jednocześnie nie pozwalają na grę o równowagę, bo gdyby pozwolili, to Polska by mogła wstawiać koszty Amerykanom tego, żeby utrzymać prymat amerykański. Jak gdyby Amerykanie chcą po taniości ustawić prymat, nawet w ten sposób przekonując ideologicznie wszystkich. Tak? I zastanawiam się, czy Turcy się na to zgodzą. Będą w związku z tym dyscyplinować sojuszników. Tak. Polskie elity będą dyscyplinować, żeby się wpisały w ten rytm liberalnego świata. Innych, elity innych państw będą w innych obszarach. Tu chodzi po prostu o to, żeby nie następowały wewnętrzne przesilenia, bo to grozi jakby funkcjonalności całego systemu. To jest w gruncie rzeczy podejście bardzo konserwatywne, tak, i blokujące jakieś zmiany w relacjach układu sojuszniczego, no upraszczając. Petryfikujące wręcz takie. Pozycja Polski będzie większa, o ile my wam na to pozwolimy, a zaakceptujemy, ale to musi bardzo powoli następować i być mierzone waszym wkładem w system sojuszniczy. I pozycja Polski nie oznacza natychmiastowej pomocy wojskowej nam na wypadek, jakby coś się działo de facto. Nie, tylko, że musimy więcej wymagać. To już poza to nie jest oczywiste, bo ludzie żyją w imaginarium, jak wiesz. Dla nas oczywiste, myślę. Bo w Strategy and Future oczywiste, bo to i tu wrzucę też taki temat, że z tej perspektywy już Alberta dopuszczam do głosu, można powiedzieć, podsumować, że na swój sposób Biden żyje w imaginarium, moim zdaniem, świata, który nie istnieje już w Eurazji. I mam nadzieję, że nie przyjdzie nam zapłacić testowaniem tego deklaracji, tej prymatu, Polsce na przykład. A dwa, że wyborcy, czy głosowali na partię rządzącą, czy na opozycję szeroko pojętą w Polsce,
z innych powodów żyją w pewnym imaginarium, jeżeli chodzi o wyobrażenie, gdzie Polska jest w systemie międzynarodowym, gdzie jest sytuacja bezpieczeństwa. I oczywiście to nie było przedmiotem zasadniczo, wydaje się, kampanii wyborczej, chociaż się pojawiało. Natomiast te deklaracje też dotyczyły głębokiej przeszłości. Ten świat już nie istnieje, zarówno wyobrażony przez wyborców, którzy teraz wygrali, jak i wyborców, którzy przegrali. Z innych powodów może nie będę tu rozwijał. Albercie. Dobra. Znaczy ja może zacznę od tego, że wydaje mi się, że mimo wszystko popełniacie błąd, myśląc, że Biden mówił do was. Posługując się waszymi kategoriami intelektualnymi. Bardzo ciekawe. Ale na poziomie było to przemówienie. Używał fraz tam wszystkich prawidłowych, wiesz, takich można powiedzieć. Trochę używał, tak, ale on, moim zdaniem Biden nie mówił do was, a nie mówił do jakichś elit intelektualnych czy eksperckich w innych krajach sojuszniczych i państw, które podejmują z nimi rywalizację, tylko Biden moim zdaniem to było przemówienie skierowane przede wszystkim i przygotowane na użytek wewnętrzny i na początek kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o samą zawartość przemówienia Bidena, to po raz kolejny w gruncie rzeczy nie było tam nic, czego byśmy nie słyszeli. Wiedzieliśmy i było to, nie tylko my wiedzieliśmy, ale już w każdym przemówieniu, gdzie człowiek nie spojrzy. Nawet na przemówienia takich ludzi jak elity decyzyjne Unii Europejskiej, wszyscy wiedzą, że świat znajduje się w punkcie przełomowym, co powiedział Biden. To nie jest żadne odkrycie. Na początku to powiedział, tak. Mhm. Od tego zaczął, ale to wiedzą już wszyscy, każdy to mówi. Nie wiem, czy wszędzie, czy w każdej zapyziałej prowincji jest to no, jasne. Pani w Warzywniaku dzisiaj mi też to powiedziała i faceci też nam powalni rano. Myślę, że pani w Warzywniaku może mieć lepszą czutkę niż w wielu innych kręgach decyzyjnych w naszym bantustanie, ale to nieważne. To jest jasne. Więc po raz kolejny i to jest, mi oczywiście jest trudno się do tego zaakceptować rzeczywistość, w której politycy nie mówią do mnie i nie myślą językiem strategii, jak Szwedzi nie do końca myśleli, albo jakimś zbastardyzowanym językiem strategii, tylko obsługują na przykład potrzeby bieżącej polityki wewnętrznej. To jest, może jeszcze nawiązując do tego, co Marek mówi o kongresie, to prawda, ale warto też wspomnieć, że w tym momencie według wszystkich sondaży Trump wygrywa w każdym swing state, w którym przegrał w wyborach w 2020 roku. Po raz kolejny, to jest polityka wewnętrzna. Wydaje mi się, że w ujęciu strategii Stanów Zjednoczonych ostateczne wygranie tej czy innej opcji nie będzie miało aż takiego dużego znaczenia. I to akurat mogę powrócić do mojego bezpiecznego zakątka, którym jest siły strukturalne i strategie, tak? Bo nie wydaje mi się, żeby nawet dojście Trumpa czy kogoś z obozu intelektualnego Trumpa mogło skutkować decyzją Stanów Zjednoczonych o powrocie do wspaniałego izolacjonizmu. Chociażby dlatego, że oddanie Ukrainy nie będzie końcem rozgrywki ani w Europie, ani też nie będzie to oznaczało, czy dlatego, że chodzi tu o fundamentalne przekształcenie zasad systemu międzynarodowego. Więc w tym sensie jakby przemówienie takie czy inne Bidena i takie czy inne tezy, które w nich zawarł, przy okazji nie powiedział tam nic konkretnego. A to jak Marek wspominał o problemach aparatu pojęciowego, tylko zauważa, że elity amerykańskie nie są w stanie nawet w sferze retorycznej zaproponować niczego nowszego niż arsenał demokracji, co jest pewnym problemem, bo nawet na poziomie deklaratywnym nie ma tam specjalnej świeżości. Więc to nie są największym arsenałem tylko produkcyjnym świata w tej chwili. Pytanie i nie są, tak. I to jest fikcja. Tak. Pytanie, kto się tak zadłuży jak Wielka Brytania wtedy, kiedy Ameryka stała się tak jest kanałem demokracji. Tak. No i o to chodzi. No bo, bo to my i Niemcy chyba będziemy. A propos, może jeszcze dokończę, panowie, dobra? Bo skończę tak, myśli tak, i Albert, przekażę wam. Marek powiedział coś w stylu tego, że efekt końcowy będzie zależny, Marek Budzisz, że cytat, który sobie wynotowałem, efekt końcowy zależny będzie od decyzji USA. A to jest postawa hegemonistyczna. I niezależnie od tego, czy uważamy, że świat zmierza w stronę takiej trochę hamowatej wizji wojny, zimnej wojny 2.0, która jest moim zdaniem mało prawdopodobna, czy wielobiegunowości, to w każdym z tych układów do Stanów Zjednoczonych nie należałaby
końcowa decyzja, tylko musiałoby być jakiś mechanizm albo konsultatywny, albo siłowy rozstrzygania sprzeczności w systemie międzynarodowym. Hedżowanie, o którym mówił Marek, miało miejsce już od dawna. I to jest widoczne od dawna. I Indie, i Wietnam, i Europa, części Europy hedżują w sposób jasny od dawna, ale tak naprawdę moim zdaniem nie jestem przekonany, czy ten system multilateralny, o którym Marek Stefan mówił, będzie jakoś bardziej akceptowalny dla Stanów Zjednoczonych niż dwubiegunowy. Moim zdaniem może tak nie być. Szczerze mówiąc, jeżeli spojrzeć na to, jak Chiny przedstawiają swoje cele, pomijając to, że jak sądzę, chciałyby sformułować system ekonomiczny, w którym one miałyby status primus inter pares, to w gruncie rzeczy z wypowiedzi chińskich polityków czy elit decyzyjnych wynika, że one właśnie bardziej prą do systemu multipolarnego. Zresztą uznanie stref wpływów przez duże państwa, jak strefa wpływów Rosji na przykład, czy Stanów Zjednoczonych, czy Chin, to nie jest system dwubiegunowy, tylko multipolarny. Więc nie wiem, czy nawet proponując tą dychotomię pomiędzy demokracjami a autokracjami Bidena, pomijając po raz kolejny czysty taki... Chciałem przypomnieć tylko, że Hamas wygrał wybory demokratycznie. Sądzę, nie ma to aż tak dużego znaczenia dla Bidena jednak. Nie wiem, czy ta narzucana przez Bidena dychotomia pomiędzy demokracjami a autorytaryzmami nie jest ucieczką do przodu od tego systemu, do którego się zbliżamy, czyli multilateralizmu. To tylko miało miejsce raz, Albercie, z tym Hamasem, bo demokracja zakłada jednak jakąś cykliczność głosowania. Rozumiem. Więc kończąc, a jeszcze ostatecznie to, co widzimy, moim zdaniem, to, że i to po raz ja wracam do tej gry wojny, którą robiliśmy. Ameryka jest coraz cieniej rozsmarowana. Nie ma absolutnie zdolności ani bazy przemysłowej. Pytanie, czy ma... Znaczy po raz kolejny nikt dobrowolnie nie odpuszcza dominującej pozycji w systemie. To się właściwie nie zdarza, jasne, tam te cztery przykłady z 16, tak? Ale one były naprawdę idiotyczne. Ale one były, jako one przykład, były... że Japonia zrezygnowała ze Stanów Zjednoczonych w latach 80. XX wieku, no come on. Albo Wielka Brytania na rzecz Stanów. Albo że Niemcy na rzecz, czy Francja na rzecz Niemiec w Unii Europejskiej, no litości. To są za przykłady. No, a wszystkie inne zakończyły się wielkim boom. Serio. Tam właśnie dokładnie tam tak. Graham Ellison w tym Belfer Center na Harvardzie robił to badanie. Dlatego, że no i właśnie dlatego, że nikt dobrowolnie nie oddaje pozycji hegemonicznej. Jeśli ma jakieś tam, bo to też procentowo nie można powiedzieć, że Stany mają 3% na utrzymanie swojej pozycji. Moim zdaniem nie utrzymają jej, ale nie można powiedzieć, żeby to były nominalne szanse. Nikt dobrowolnie nie oddaje dominującej pozycji. Nikt w pozycji realnej władzy nie oddaje dominującej pozycji. Natomiast Stany są coraz cieniej rozsmarowane. I to widać wszędzie. I każdy z pojedynczych kryzysów, które wynikają z ich słabnięcia, będzie przybliżał się do nieuniknionej konkluzji, że nie są w stanie żonglować tymi wszystkimi tematami Stany jednocześnie. No tylko, że my do tej analizy musimy dodać jeden kluczowy, moim zdaniem, czynnik, który też się pojawił w przemówieniu Bidena, a mianowicie czynnik czasu. Bo to też mówienie o arsenale demokracji, ono się odnosi zarówno do pierwsze spotkanie między Rooseveltem a Churchillem, ono przecież, gdzie zdecydowano o wyniku II wojny światowej w Europie i wsparciu Stanów Zjednoczonych, ono miało miejsce, przypominam, przed atakiem japońskim na Pearl Harbor. Jeszcze Ameryka formalnie nie była w stanie wojny. W związku z tym... Ale Roosevelt skłaniał się już do niej intensywnie. Oczywiście, że tak. I ja też tak traktuję to, co Biden mówi. Tak, traktuję co to teraz, jako tak. Wchodzenie do pewnego modelu. Tak, ja I też. I z tej perspektywy, gdybyśmy jutro mieli konflagrację generalną, o której ty, Albercie, mówisz, to na pewno by się skończyło tak, jak mówisz. Ameryka nie ma takiego potencjału, jak żeby móc obronić wszystkie swoje obszary. Natomiast jeżeli na to spojrzymy z perspektywy pewnej sekwencji działań, co moim zdaniem właśnie dzisiaj Amerykanie testują na Ukrainie? Czy można wiązać siły
strategicznego rywala, nuklearnego, uszczuplając ten potencjał rywala, jednocześnie nie będąc wciągniętym w wojnę. Bo to jest strategia polegająca na ścieraniu potencjału peryferiów po to, żebyśmy my mogli się przygotować do ewentualnego starcia albo uzyskać taką przewagę, że nie będzie tego starcia, bo tu też przede wszystkim o to chodzi. To jest to, o czym też mówiliśmy, że to wcale się nie kłóci z tym porządkiem multipolarnym, że powstaną pewne obszary nieciągłości, tam gdzie będą grały interesy mocarstw mniejszych, większych państw, choćby tylko takich, które są korzystnie geograficznie położone. To wręcz taka strategia zakłada, że my będziemy rywalizowali nie w naszym tym core terytorium, tylko właśnie na tych obszarach zgniotu. Tak, tak. Teraz to, budzi też, to budzi też pragnienie, rozsądną kontrą dla tej strategii jest przetestowanie determinacji USA w sposób zero-jedynkowy przez rywali. Bardziej. Oczywiście, że tak, tylko że to testowanie będzie w tych strefach zgniotu. Tak. Tajwan, Polska. Izrael, Polska. Ukraina, może również Polska. To jest kluczowe pytanie, które musimy sobie zadać. Czy my jesteśmy w strefie zgniotu, czy nie jesteśmy? Bo niektórzy nasi politycy i znaczna część opinii publicznej mówi, my jesteśmy w NATO i w Unii Europejskiej, w związku z tym nie jesteśmy w strefie zgniotu. A myśli, nie mówiąc o tym, że dobrze się stało, że to Ukraina podlega rosyjskiej presji wojskowej, bo to nas oszczędza. No, to jest teza, która jeszcze wymaga udowodnienia. Ona wydaje mi się dość optymistyczna. No więc właśnie, jeśli mogę dodać kilka uwag do tego, co Albert w szczególności mówił. Jesteśmy w strefie zgniotu. Napisał o tym książkę Wes Mitchell i Jakub Grygiel jeszcze w roku 15-16. Po warsztatach, w których brałem udział w SIP-ie w Waszyngtonie i tam jesteśmy w tym uskoku geopolitycznym w strefie zgniotu i dokładnie przewidzieli, że się to tak będzie działo i właściwie to była kanwa też moich książek późniejszych, bo też rozumiałem konsekwencje, tylko chciałem wyodrębnić nasz interes od amerykańskiego, tak? I to się teraz po prostu dzieje. To się po prostu dzieje ze wszystkimi konsekwencjami i w tym chciałbym powiedzieć w momencie o imaginarium. Pierwszym imaginarium Bidena, bo uważam, że Amerykanie po prostu jeszcze się nie obudzili do tego, że naprawdę muszą stać się tym arsenałem demokracji, jeżeli chcą wygrać i muszą rozegrać to mądrzej niż grają do tej pory deklaracjami. To jest pewne imaginarium. Imaginarium naszych wyborców wszystkich stron jest takie, że oczywiście wybierali coś, czego nie może być. I chcę w związku z tym taką złośliwą trochę uwagę powiedzieć, że co do demokracji, nie krytykując jej, tylko obserwując, że chyba ważniejsze jest, jak się wybiera przywódców w demokracji, mniej jakie mają programy i co obiecują, tylko jaki mają charakter, bo później rzeczywistość rzuca na nich, już jak mają tą władzę, rzuca na nich te wydarzenia. I dobrze jakby ten monarcha, tak jak się kiedyś mówiło, jest szczery, dobry, mocny, silny, opisywało się człowieka z charakteru, nie? A nikt było, nie, mniej było o przekonaniach, o opiniach, tylko jaki ma charakter. I mam wrażenie, że wróci to, bo tak naprawdę ten przywódca jest konfrontowany zupełnie z innymi wyzwaniami niż opowiada w kampanii wyborczej. I tu będzie to samo. I tu będzie to samo. I trzecią rzecz, którą chciałem powiedzieć, Marek, podniosłeś tę kwestię, że wiesz, skąd Amerykanie te pieniądze na to mają i tak dalej. No. Wydrukują i obciążą świat, w tym te dyktatury chińska i tak dalej, poprzez inflację, którą przeniosą na łańcuchach dostaw. I jest pytanie, jak długo ten system wytrzyma to, prawda? A ten system tak długo będzie wytrzymał, jak w delikatnej grze między wiarygodnością, siłą geopolityczną Amerykanów i wiarygodnością tego spłacania tego długu, świat zobaczy, że amerykańska polityka jest wiarygodna i siła państwa amerykańskie jest wiarygodna. Jest to cienka lina. Nie mam pojęcia natomiast, gdzie jest ten punkt przerwania. Nie ma, nie wiem. Nie, no to ideałem jest taki, dla Ameryki oczywiście moim zdaniem, jest taki system, jak to zarysował się w czasie II wojny światowej. Znaczy Brytyjczycy tak mocno się zadłużyli wobec Stanów Zjednoczonych, że bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, w 1946 roku poinformowali
i to w trybie takim powiedziałbym, że za tydzień muszą zacząć się wycofywać, bo nie są w stanie sfinansować dalszej swojej obecności. I Amerykanie w związku z tym wypełnili w ten sposób powstałą próżnię geostrategiczną już o wymiarze globalnym. To im rozwiązuje w ogóle wszystkie problemy, no bo trochę oczywiście upraszczam. Gdyby teraz Europa, Unia Europejska, czyli przede wszystkim Niemcy, już nie mówię o Polakach, bo to jasne, że my nawet chętnie się pójdziemy w tę stronę, nie myśląc o konsekwencjach, tak się zadłużymy wobec Stanów Zjednoczonych, że po ewentualnej wojnie, ale to nawet wojny nie będzie trzeba, po prostu powstanie próżnia i świat wróci do tego hegemonistycznego porządku z lat tam, z lat 40., ale już w czasie wojny koreańskiej, a nie przed jej wybuchem, bo to się przecież też zmieniło. Tylko że wtedy to było ograniczone do Europy Zachodniej, a teraz będzie już cały kontynent europejski. Dlatego Ameryka popiera też rozszerzenie Unii, no bo tak. No to jest jasne. Pod warunkiem, jak ta wisienka ma im wpaść do koszyczka, to lepiej nie chcała. Pod warunkiem, że Amerykanie wygrają tę konfrontację, bo jak przegrają, to będzie reset. Będzie absolutnie tak, jak spółka upada i na nowo zaczyna, prawda, i będzie reset relacji, reset długów pewnie i różnych innych rzeczy. Faktem jest, że na taką skalę, dlatego że dolar tak dominuje i skala obrotu jest tak duża w zglobalizowanym świecie, że nikt tego nie ćwiczył, jaki jest armagedon, gdyby Amerykanie stracili wiarygodność, ten dolar szlak by trafił w ciągu tygodnia na przykład. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek w historii świata ćwiczył taki scenariusz absolutnie i w ogóle nie wiem, co to by oznaczało, ale to już jest jak gdyby trochę odrębny temat, związany z tym, ale odrębny. Panowie, konkluzje końcowe. Ja mam jedną, dotyczącą kwestii wiarygodności sojuszniczej Stanów Zjednoczonych, bo ta strategia ścierania peryferii, ścierania słabszego rywala w postaci Rosji, ona ma jedną, czy o. Jest niezwykle ryzykowna, bo w przypadku niepowodzenia tej strategii, to co jest tutaj podpowiadane czy podkreślane przez część amerykańskich strategów, może dojść do erozji amerykańskiej wiarygodności strategicznej w innych miejscach Eurazji. No i oczywiście kontrargumentem jest to, że to Albert często przywołuje te słowa, tak jak Amerykanie wycofali się z Wietnamu, no to NATO upadło, prawda? Ironicznie. Ktoś kiedyś stwierdził. Wydaje mi się, że obecnie mamy jednak jakościowo inną sytuację, dlatego że na kwestie wiarygodności strategicznej nakładają się jednak kwestie rewolucji cyfrowej i obiegu informacji. Musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dzisiaj każdy konflikt, nawet to, co dzieje się w Strefie Gazy, jest dużo bardziej odczuwane przez społeczeństwa tu i teraz. To nie są... Wiele po prostu ludzi w demokracjach, którzy oglądają to, co się działo w kibucach i tak dalej, postrzega to jako coś, co nie jest odległym wydarzeniem, tylko ma na nich dosyć mocny emocjonalny wpływ. A biorąc pod uwagę, że w przypadku Tajwanu mówimy jednak o demokracji i o wielu innych państwach, które funkcjonują w tym systemie politycznym i są związane ze Stanami Zjednoczonymi, większymi lub mniejszymi więziami sojuszniczymi czy partnerskimi, percepcja ma niesamowicie duże znaczenie. Zatem to, co się wydarzy z Ukrainą, czy to państwo ulegnie jakiejś implozji w wyniku przedłużającego się konfliktu, czy dojdzie do innych nieprzewidzianych wydarzeń, no może spowodować jednak efekt kaskadowy w innych częściach świata i amerykański system sojuszniczy może być faktycznie bardzo osłabiony w wyniku niepowodzenia tej strategii. I o ile ona dziś spełnia cele amerykańskiej wielkiej strategii, to musimy mieć świadomość, że ona jest niezwykle ryzykowna, jest po prostu balansowaniem na linii. W przypadku jej niepowodzenia konsekwencje mogą być niezwykle poważne także dla nas. Tak jest i wojna może wybuchnąć z tego powodu. Albert? Nie mam już nic do zadania. Okej. Marku, chcesz coś dodać na koniec? No ja uważam, chciałem dwie myśli na koniec przekazać. Mianowicie ubolewam nad tym, że w naszym nauczaniu historii tak mało uwagi poświęca się fazom zmierzchu dużych imperiów. Nie? Od Polka. Niewiele wiemy o fazie zmierzchu
Imperium Rzymskiego, jeszcze mniej o zmierzchu Bizancjum. To szczególnie Bizancjum powinno być moim zdaniem tutaj studiowane gdzieś ostatnich 200 lat i ich polityka, bo to będzie właśnie chyba taki trochę świat, gdzie dążąc do utrzymania kontroli centrum, będzie gotowość do, powiem w pewnym uproszczeniu, handlowania interesami peryferiów. Handlowanie nie oznacza celowego poświęcenia, oznacza niemożność utrzymania. Ta niemożność wypływa z braku sił, czyli tego, na co Albert zwraca uwagę. Więc nie zakładam nawet tutaj złej woli. Zakładam po prostu to, że trzeba będzie dokonywać wyborów co do dedykowania swoich sił. I mówienie to o konflikcie demokracji i autorytaryzmu, to o czym mówią Amerykanie, to wynika w moim odczuciu nie tyle z faktu, że o czym się też u nas mówi często, że oni są już tak za ideowo czy ideologicznie zaprogramowani, tylko to oznacza, że model rozwojowy niedemokratyczny nie jest atrakcyjny dla państw naszej części Europy. On nadal jest nieco bardziej atrakcyjny i do przyjęcia, jeśli chodzi o państwa azjatyckie, czy to w Azji Środkowej, czy na przykład w państwach ASEAN. Natomiast w Europie to jest model nieatrakcyjny. To oznacza, że my będziemy optować na rzecz hegemonii amerykańskiej, niezależnie od tego, czy nasze interesy będą brane pod uwagę, czy nie będą brane pod uwagę. Co pozwala utrzymywać system sojuszniczy, jak to Jacku powiedziałeś, po taniości. Tak, dokładnie tak. Tylko siłą narzuconego przekonania, że poza ojkumenę jest otchłań. Tak, poza światem tak. Liberalno-amerykańskim jest abys, otchłań. Wpadniemy w nią i już nas nie ma. Nie chciałbym być rozumiany jako ten, który nawołuje do obalenia demokracji, bo mogą takie interpretacje, znając, powiedziałbym, zdolności niektórych obserwatorów być czynione. Chciałem sobie tylko powiedzieć, że to jest pewne narzędzie również utrzymania systemu hegemonistycznego. Tak, Kissinger o tym pięknie. To jest potęga kooptacji. Tak. Tak. To jest potęga kooptacji elit. Natomiast no, wiele krajów wykrusza się z niej. No tak, gra zaczyna grać w równowagę, jak Turcja na przykład. Ale my się nie wykruszymy. Izrael. Nawet... Moim zdaniem nawet Izrael gra w równowagę swoją. Chociaż z trzeciej strony, no przecież to Polska miała też niedemokratyczne tradycje nawet w XX wieku wielokrotnie. Nie? Znaczy nie, myślę, że wątek demokratyczny jest wtórny, dlatego że brutalnie rzecz ujmując, były różne fazy ustrojowe świata, w tym na przykład model sarmacki, który był też idealny, miał być. Natomiast gdy się siły wytwórcze, chyba jestem marksistą trochę, bo jak się siły wytwórcze zmieniają i widać, że sąsiedzi mają rewolucję przemysłową, latają w kosmos, mają AI, roboty, a my robimy cały czas w ziemi i składamy zderzaki, to zastanawiamy się, co jest z naszą organizacją społeczną nie tak i z wybieraniem liderów, którzy pchają do przodu. I się zmienia ustrój wtedy, tak? Jak gdyby myślę, że jest produktywność człowieka jest ostatecznie głównym napędem. Jest oczywiście dyskusja, czy produktywność człowieka jest największa w demokracji, jak twierdzą nauki liberalne, czy może w jakichś innych systemach jeszcze nam nieznane. Ja uważam, mam taką naturę, że w demokracji. Ale mam nadzieję, że empiria też tego dowiedzie, bo jeżeli przestanie dowodzić tegoż, to myślę, że się pojawią narracje, tak jak wiesz, była narracja komunizm, prawda, i tak dalej, tak? Marksizm, socjalizm i tak dalej. Ja mówiłem o pewnym imaginarium. Tak. O tym mówiliśmy. My jesteśmy w imaginarium demokratyczno-liberalnym i to powoduje nasze zakorzenienie i zakotwiczenie w amerykańskim systemie bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy nasze interesy są w ogóle brane pod uwagę, czy nie. Pytanie, czy można być w tym imaginarium, ale grać w grę równowagę jednak po to, żeby Amerykanom podwyższać, chociażbyśmy nie płacili za sprzęt tyle, na przykład wojskowy, tak? Albo no właśnie, bo też musimy pamiętać, że w tej narracji amerykańskiej dotyczącej demokracji, które ścierają się z państwami autokratycznymi, no są dosyć wyraźne pęknięcia, no nawet jeśli chodzi o Izrael, który przecież też, jeśli chodzi o państwo demokratyczne, no to w ostatnim czasie przecież
Widzieliśmy, co działo się na ulicach, jaki był kryzys rządu i tak dalej. Mówimy przecież o państwach takich jak Indie, które są przecież wskazywane przez wielu obrońców demokracji w Stanach Zjednoczonych jako państwo, gdzie ten system demokratyczny ulega erozji, a mimo to notowania Indii rosną ze względu na ich strategiczne znaczenie. No i Trudno o Wietnam, Saudach. tak? Też Trudno o Saudach też mówić, żeby demokracja była rozwinięta. Tak? No tak, ale też spójrzmy na dwa inne państwa. Na Węgry i na Gruzję. Ja zaryzykuję taką tezę, że skłonność wyborców w obydwu państwach do akceptowania pewnej innej linii politycznej, zarówno Viktora Orbana, jak i gruzińskiego marzenia, ona wynika z dwóch faktów, a mianowicie ich doświadczenia historyczne w sensie społecznym są inne niż i doświadczenia polskie. Znaczy na Węgrzech nadal pamięta się, że w pierwszych dniach rewolucji 56 roku Radio Wolna Europa wzywała Węgrów do powstania przeciwko komunizmowi i zapowiadano, że tak powiem, wsparcie ze strony Ameryki i Zachodu. To jest pokoleniowe doświadczenie, które pokazuje, czym płaci się, bo to była wielka danina krwi, tak. Czym płaci się, jeśli uwierzymy w czyste intencje idealistyczne wielkich mocarstw, bo w to uwierzono na Węgrzech. I wydaje mi się, że do pewnego stopnia podobne zjawisko miało miejsce w Gruzji. W 2008 roku tam też uwierzono w pomoc Zachodu, a z pewnością uwierzono w to, że ten plan pokojowy Sarkoziego nie będzie tylko papierowy i rokowania w sprawie statusu Osetii, Abchazji, no kiedyś się rozpoczną. One się nie rozpoczęły do dziś. Maleje w związku z tym skłonność do idealistycznego postrzegania świata, gdzie siły dobra i demokracji walczą z siłami zła i autorytaryzmu, na rzecz głosowania na tych polityków, którzy może mniej są czystymi demokratami i nie spełniają tego wymogów metra z sewer liberalizmu i demokracji, a być może są w stanie państwo uchronić przed podobnego rodzaju dramatycznymi konsekwencjami. Wniosek dla nas nie jest z tego, co mówię, być może bardzo optymistyczny. Czy czasem nie jest tak, że my z tego idealistycznego myślenia o ścieraniu się sił dobra i zła wyjdziemy dopiero wtedy, kiedy to my będziemy płacić cenę, którą dzisiaj płaci Ukraina i zrozumieć. To jest niezwykle optymistyczne, bo nawet wtedy nie wyjdziemy. No, tu możemy mieć, Albercie, inny pogląd. Ja uważam, że jedną z przyczyn, jedną, nie jedyną, ale też liczącą się przyczyn tego, że komuniści jednak tę batalię po wojnie w Polsce wygrali, było tego rodzaju doświadczenie. I nie wykluczam, tak, że ono nas czeka również i w przyszłości. Tak. I tym optymistycznym akcentem, panowie, to jest dobry moment, żebyśmy zakończyli, obiecując więcej. Bardzo dziękuję. Zespół Strategy and Future, Marek Stefan, Marek Budzisz, Albert Świdziński, Jacek Bartosiak. Do następnego razu.